Witam serdecznie, drodzy widzowie, z tej strony Kacper Mojżesz. Gorąco zapraszam na ósmy już odcinek z serii poradników Word 2016. Mam nadzieję, że wszystko jest proste i zrozumiałe. Jeśli tak nie jest, to zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy. Z miłą chęcią na nie odpowiem. W dzisiejszym materiale poznamy wszystkie rodzaje list z sekcji akapit. Jak Państwo widzą, w jednym odcinku pokazuję działanie z każdego narzędzia danej grupy. Postaram się tak dalej robić, choć czasem mogą się zdarzyć dwie sekcje, w zależności od ilości funkcji w danej sekcji. Dziś akurat zajmiemy się tylko listami, ponieważ jest to dość rozległy i trudny temat, tak więc zaczynamy. Istnieją trzy rodzaje list. Pierwsza z nich to lista punktowa. Klikając na nią tutaj mamy możliwość wybrania różnych punktorów. Możemy również zastosować swój własny znacznik poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pozycję Zdefiniuj nowy punktor. Po naciśnięciu na tę opcję pojawi się okienko, w którym możemy stworzyć swój własny punktor. Co tu jest? Już mówię. Mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Pierwsza – symbol, druga – obraz oraz trzecia – czcionka. Istnieje również możliwość wyrównania znaczników do lewej, do środka lub z prawej. Poniżej, o właśnie tutaj, jest to okienko podglądu. Tak będzie wyglądał nasz punktor, kiedy go stworzymy. Teraz wybierzmy jakiś symbol dla naszego znacznika. Aby to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na pozycję symbol. Wówczas pojawi się kolejne okienko z dużą ilością symboli, z których wybieramy tylko jeden. Niech będzie to ta koniczynka. W celu potwierdzenia naszego wyboru należy kliknąć na przycisk OK, po czym wrócimy do poprzedniego okienka. Na podglądzie widzimy naszą koniczynkę, którą wybraliśmy. Jeżeli ten znacznik zaspokaja nasze oczekiwania, możemy to zatwierdzić za pomocą przycisku OK. Po zrobieniu tej czynności widzimy, że punktor pojawił się na liście wyboru znaczników. Wybieramy go i tworzymy krótką listę, zapisując na przykład 5 wyrazów zaczynających się na literę K. W naszym przypadku będą to następujące słowa: ketchup, kawa, po każdym wyrazie dajemy enter, kaszanka, kapusta i koperek. Po napisaniu widzimy, że utworzona została lista punktowa z naszymi znacznikami, które wcześniej wybraliśmy. Aby skończyć punktowanie listy, należy dwa razy nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze, co spowoduje przerwanie listy punktowej. Myślę, że jasno wytłumaczyłem, jak robić listę punktową. A więc idziemy do kolejnej. Następna nazywa się lista numerowania. Klikamy na nią i, podobnie jak w poprzednim przypadku, pojawi się pole wyboru. Tak samo jak w liście punktowej, również i tutaj mamy możliwość stworzenia swojego własnego stylu listy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pozycję Definiuj nowy format numeracji. Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko, w którym istnieje możliwość stworzenia nowego formatu listy. Tu ustawiamy styl numeracji, np. cyfry arabskie, rzymskie, litery małe, duże itd. My zastosujemy liczby rzymskie. Możemy zmienić również wygląd tekstu. Robimy to za pomocą kliknięcia na przycisk czcionka, który znajduje się tutaj. Tam przejdziemy za chwilę, ponieważ w tym okienku jeszcze zostało nam kilka rzeczy do omówienia. W poniższym polu wpisujemy tekst, który będzie się wyświetlał zaraz po lub przed punktorem. Tu możemy wpisać co chcemy, na przykład nasze inicjały. W moim przypadku będą to litery KM, tak jak w liście punktowej. Również i tutaj mamy możliwość wyrównania znacznika, to jest do lewej, do środka oraz z prawej. To okienko, o właśnie w tym miejscu, nazywa się podglądem punktora, czyli tak będzie wyglądał nasz znacznik, kiedy go zatwierdzimy przyciskiem OK. Teraz idziemy do pozycji czcionka. Co my tu mamy? W dolnym okienku, o w tym miejscu, widzimy podgląd czcionki znacznika. W górnej części okna są trzy listy. W pierwszej listy mamy możliwość wybrania rodzaju czcionki, wybierzemy mój ulubiony rodzaj, Times New Roman. Ze środkowej istnieje możliwość wybrania stylu czcionki. Może być kursywa, czyli tekst pochylony, pogrubienie oraz pogrubienie kursywą. My zastosujemy samo pogrubienie. W ostatniej liście rozmiar ustalamy wielkość czcionki, wybierzemy rozmiar 16. Poniżej tych list są jeszcze trzy opcje. Pierwsza nazywa się kolor czcionki.
Możemy tu zmienić odcień tekstu. Teraz tak zrobimy i zmienimy tekst na czerwony. Z opcji środkowej istnieje możliwość wybrania stylu podkreślenia naszego znacznika. Zastosujemy ten. Obok niego jest jeszcze jedna możliwość, to zmiana koloru podkreślenia. W tej chwili jest ustawiany kolor automatyczny, czyli czarny, a my zmienimy go na niebieski. Poniżej są również efekty, które możemy dodać do punktora, takie jak przekreślenie, przekreślenie podwójne, indeks górny, indeks dolny, kapitaliki, wszystkie wersaliki oraz ukrycie. Ja dam efekt indeksu dolnego. Jeśli uznamy, że nasz punktor jest już gotowy, należy kliknąć lewym klawiszem myszy na przycisk OK w celu zatwierdzenia wyglądu znacznika. Teraz wrócimy do poprzedniego okienka. Tu również należy zatwierdzić punktor, klikając ponownie przycisk OK. Klikamy na ikonę listy numerowanej, po czym pokaże się pole wyboru. To samo co wcześniej. Widzimy tu już nasz format listy. Przyciskamy na niego lewym klawiszem myszy i tworzymy listę numerowaną, pisząc jakieś wyrazy. Niech to będzie 5 wyrazów rozpoczynających się na literę L. Las, lalka, lada, lokomotywa i lody. Tak jak w liście punktowej, tak i tu po każdym wyrazie dajemy Enter. Po napisaniu widzimy, że utworzyła się lista numerowa z naszym znacznikiem, liczba rzymska oraz mój inicjał. Numeracja rzymska w tej chwili jest od 1 do 5. Istnieje możliwość zmieniania kolejności numeracji. Załóżmy, że chcemy mieć cyfry rzymskie od 5 do 9. Aby to zrobić, należy najpierw zaznaczyć tę listę, następnie najeżdżamy jeszcze raz na ikonę listy numerowanej, klikamy na nią. Widzimy, że uaktywniły się jeszcze dwie pozycje. Nazywają się Zmień poziom listy, ta opcja jest związana z listami wielopoziomowymi, ale o nich będzie mowa w następnym odcinku, oraz pozycja Ustaw wartość numerowania. Wybieramy ją klikając. Po tej czynności pojawiło się okienko, w którym możemy ustawić numerację listy taką, jaką sobie założyliśmy, czyli od 5 do 9. Co w tym okienku się znajduje? Już wyjaśniam. Mamy tu do wyboru dwie możliwości. Pierwsza, rozpocznij nową listę i druga, kontynuuj z poprzedniej listy. Pozwala ona na kontynuowanie liczenia z listy poprzedniej. Na przykład, mamy już jedną listę w dokumencie i kończymy ją. Dajmy na to na liczbie 15. Piszemy dalej 2-3 zdania i chcemy zrobić kolejną listę numerowaną, ale żeby zaczynała się od cyfry 16. Wtedy zaznaczymy tę opcję i lista zacznie się numerować od 16 w górę. My wybierzemy tę pierwszą możliwość. Poniżej jest ustaw wartość na i pod tym jest pole do wpisania. Tutaj napiszemy wartość, od której ma się zaczynać lista. W naszym przypadku będzie to wartość rzymska 5, czyli wpisujemy tutaj V. Kiedy już to zrobimy, następnie zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku OK. Po zatwierdzeniu numeracja listy zmieniła się, już nie jest od 1 do 5, ale tak jak chcieliśmy od 5 do 9. W tym odcinku to już wszystko. Została nam do omówienia jeszcze jedna lista wielopoziomowa, którą omówimy w następnym materiale. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać w sekcji komentarzy, z miłą chęcią na wszystkie odpowiem. Gorąco zapraszam również Państwa do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału. Jest to dla mnie duża motywacja, aby tworzyć dalej. Polecam także odwiedzić kanał Strefa Wyborowa, prowadzony przez mojego kolegę Adriana Nowaczka. Adrian użycza swojego głosu w moich poradnikach, za co serdecznie mu dziękuję. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.